Czy Ann z Zielonych Szczytów to ta sama Ania z Zielonego Wzgórza, którą znacie z przeszłości? Tak i nie. Mam w ręce świeżutką, wydaną przepięknie przez wydawnictwo Marginesy książkę pod nowym tytułem, ale książkę, której historię nosiłam, jak okazało się, w sercu. Anna Bańkowska odświeżyła swoim niesamowitym językiem opowieść o dziewczynce rudzielcu, która sprowadza się na pewną farmę, ale tak naprawdę dzięki temu, że ta książka jest trochę nowsza i trochę świeższa, znajdziecie w niej te same historie opowiedziane nowocześnie, współcześniej i może nawet dzięki temu są one trochę bardziej o nas. Ja czułam się znów, czytając tę książkę, jak Ania i tego wam bardzo serdecznie życzę. Czytajcie Ann z Zielonych Szczytów.